Weronika Sawicka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na placu Böhma jest dziś Bogdan Piątkowski, dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi przygotowaliście specjalną ofertę. Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało specjalną ofertę dla Ostrołęczan i to nie tylko dla tych najmłodszych, bo również jest oferta dla osób starszych. Tak, rzeczywiście, no bardzo staramy się, aby trafić do wszystkich mieszkańców Ostrołęki. Rzeczywiście nasza instytucja weszła teraz w taki wakacyjny tryb, to jest troszkę na czymś innym polega niż nasza codzienna praca od września do czerwca, ponieważ musimy przygotować rzeczywiście szeroką ofertę i taką, która trafi do wielu grup wiekowych. Oczywiście przede wszystkim skupiamy się na najmłodszych Ostrołęczanach, ponieważ oni w tym czasie mają wakacje, więc musimy coś ciekawego im zaproponować. Jak gdyby to naszą ofertę można podzielić na takie trzy bloki, ponieważ jest to po pierwsze kino z całą swoją ofertą, czyli tym codziennym, popołudniowym repertuarem, ale także będziemy proponować poranki dla dzieci. Środy, czwartki, piątki w każdym tygodniu zapraszamy dzieci z rodzicami, z dziadkami, z opiekunami. Zawsze ciekawe bajki po prostu, takie, które wiemy, że są sprawdzone i że były lubiane. Także maratony. W każdym miesiącu jeden maraton, raz będzie to maraton science fiction, drugim razem maraton horroru. To już tych dla tych starszych, dla młodzieży. Dla młodzieży, ponieważ ostatnie seanse tak, bywa tak, że kończą się około drugiej czy nawet trzeciej w nocy, także rzeczywiście to już musi być bardzo, bardzo dojrzała młodzież. To tyle, jeżeli chodzi o kino. Druga sfera, którą będziemy proponować, to są wszelkiego rodzaju warsztaty, czyli tutaj jakby propozycja dla tych, którzy są już bardziej aktywni. To są nie tylko bierni odbiorcy, ale tacy, którzy muszą coś dać z siebie i mieć ochotę czegoś nowego się nauczyć. I tutaj jak zwykle galeria z całą swoją bardzo szeroką propozycją wszelkiego rodzaju zajęć plastycznych, naprawdę są najróżniejsze zajęcia, także plastyczne, każdy może coś znaleźć dla siebie, ale także na przykład zajęcia fotograficzne. Do tego dokładamy warsztaty dla młodzieży uzdolnionej muzycznie albo takiej, która chce się rozwijać muzycznie. To po raz pierwszy w tym roku? Czy już w tym roku po raz pierwszy, ale takie warsztaty bywały już wcześniej, nawet z tym samym wykładowcą, ponieważ będzie to Krzysztof Ścierański, czyli naprawdę bardzo, bardzo znany muzyk ze swoim, basista przede wszystkim, prawda? Ale przyjdzie ze swoim zespołem, także będą to warsztaty i z gry na gitarze basowej, i na gitarze prowadzącej, a także na perkusji. To taki wątek rockowy, jeżeli chodzi o muzykę. Czy to będzie dla osób, które po raz pierwszy będą grały na instrumentach, czy już dla tych osób zaawansowanych? Niekoniecznie. Myślę, że to raczej są... Zresztą już widzimy po zgłoszeniach, że to są te osoby, które już jakoś tam parają się muzyką, czy to grają w zespołach muzycznych, czy no ale muszą posiadać jakiś minimalny... Jakąś wiedzę. Tak, minimalny zakres wiedzy. Tak, bo... Następne warsztaty muzyczne, kultura hip-hop, bardzo, bardzo szeroko pojęta, ponieważ będą to... Jeżeli podam nazwisko Juika, no to myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, szczególnie młodzież, która interesuje się hip-hopem, tak, no być może nieco starsi ludzie nie. Ale młodzież na pewno wie, kim jest Juika. Do tego dołożymy warsztaty DJ-skie także naprawdę będzie bardzo interesująco. To, co ważne, to każdy z tych warsztatów, i warsztaty ze Ścierańskim, i te warsztaty hip-hopowe, będą kończyły się takim pokazem powarsztatowym. Także myślę, że też będzie interesująco, ponieważ będzie można sprawdzić już na scenie, czego się nauczyło przez te kilka dni warsztatów. Swoje warsztaty także przygotuje Wojciechowicka Kultownia, która już bardzo dobrze nam się jakby rozwinęła, jeżeli tak można powiedzieć, przez te już kilka lat działalności. Ma swoją stałą grupę odbiorców i te warsztaty kierujemy przede wszystkim do tej właśnie grupy dzieciaków z Wojciechowic, ponieważ one to kultownie traktują, można powiedzieć, naprawdę jak drugi dom. Te panie, które tutaj tam pracują, świetnie się sprawdzają na swoim miejscu, także te dzieciaki widać, że bardzo tam lubią przychodzić i zawsze je czeka tam coś innego, coś interesującego. Także tych warsztatów będzie bardzo dużo i one będą najróżniejsze po prostu. Oczko tradycyjnie, warsztaty teatralne, jedne dla młodzieży starszej, drugie dla dzieciaków nieco młodszych, ale także świetni
sprawdzeni wykładowcy, którzy już wiemy, że bardzo lubią pracować z dziećmi i młodzieżą. Także to ten wątek warsztatowy, jeżeli tak można powiedzieć, w ten sposób będzie wyglądał bardzo ogólnie oczywiście. Natomiast ostatni rodzaj imprez czy przedsięwzięć to są wszelkiego rodzaju spektakle czy koncerty. Ale ja jeszcze powrócę do warsztatów, bo po raz pierwszy w tym roku chcecie zrobić warsztaty cyrkowe. O charakterze, nie do końca może takim stricte cyrkowym. To jakby wyszło właśnie przy tych koncertach i spektaklach, o których chciałem za chwilę powiedzieć, dlatego że rzeczywiście spektakle w ramach Godzin dla Rodziny przerzucamy jak gdyby na wakacje także, jeżeli tak można powiedzieć. Jeden z tych spektakli odbędzie się tradycyjnie, tak jak już bywało poprzednio, na scenie przy kupcu. Natomiast drugi właśnie, to o czym pani redaktor powiedziała, bardzo, bardzo szerokie warsztaty i nieco z innym podejściem, ponieważ będzie spektakl teatralny także, ale tym razem już w namiocie cyrkowym. A to wszystko będzie poprzedzone warsztatami cyrkowymi, warsztatami gry aktorskiej, będzie parada uliczna, będzie gra uliczna także, także będą to dwa czy nawet trzy dni takich wszelkiego rodzaju działań teatralnych czy około teatralnych. Także mam nadzieję, że rzeczywiście, że dzieciaki będą miały dużo dobrej zabawy. Także powiedziałem o Godzinach dla Rodziny, te dwa spektakle będą w każdym miesiącu po jednym. Art czwartki jak zwykle pod wierzbą na placu Bema. To już też jest sprawdzona impreza. Ma swoją stałą, kilkudziesięcio przynajmniej osobową publiczność za każdym razem i to chyba po prostu tak ma być. To są kameralne, ciepłe koncerty, takie, które, na które przychodzą właśnie tego rodzaju grupy osób. Także to w ten sposób można powiedzieć bardzo ogólnie oczywiście, dlatego że wszelkiego rodzaju innych drobniejszych przedsięwzięć jeszcze będzie też między tymi głównymi, o których powiedziałem. To co najważniejsze to chyba to, żebyśmy dotarli z informacją o tym, że coś się jednak będzie działo w naszym mieście. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może przyjść do którejś z naszych placówek i na pewno coś go tam interesującego spotka. Ja powrócę jeszcze do tych spektakli, które organizujecie w ramach akcji, przedsięwzięcia Godzina dla Rodziny, czy to będą spotkania plenerowe? Czy to też będzie, taki spektakl odbywał się na scenie Ostrońskiego Centrum Kultury, czy tym razem będziecie wychodzić do wszystkich Ostrołęczan? Godziny dla Rodziny w czasie wakacji będziemy prezentować poza budynkami, czyli w plenerze. Raz będzie to właśnie scena przy kupcu, a innym razem będzie to namiot cyrkowy rozstawiony na stadionie miejskim. Czyli w pewien sposób taka forma interaktywna, czyli wyjście z przedsięwzięciem do publiczności i zaangażowanie tej publiczności. Tak, dlatego pomyśleliśmy sobie w ten sposób, że ponieważ przez cały rok jednak godziny dla rodziny odbywają się w sali, prawda, ale to siłą rzeczy, ponieważ czy zima, czy wiosna, więc w naturalny sposób tak się musi dziać. Natomiast pomyśleliśmy sobie, że w czasie wakacji, wtedy, kiedy jest na ogół pogoda jednak lepsza, i chcieliśmy troszkę formułę zmienić, chcieliśmy, żeby było inaczej. No właśnie chcieliśmy wyjść w stronę widza tak, żeby nie on nas poszukiwał, tylko my wychodzimy do niego. Na te zajęcia teatralne, cyrkowe, czy wstęp jest wolny, czy wszystkie dzieci, które się do was zgłoszą, będą mogły uczestniczyć w tych zajęciach? Nie. Tam jest jeszcze kwestia też zajęć z ogniem, też, o ile też, pamiętam. Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o zajęcia warsztatowe, to tutaj rzeczywiście jest tak, że jedne zajęcia są płatne, szczególnie te zajęcia związane z plastyką czy z fotografią, ale to od razu jak gdyby chcę uprzedzić i wytłumaczyć, że te pieniądze, które są pobierane, no, pobieramy jak gdyby za materiały, które są zużyte. Nie bierzemy pieniędzy za pracę naszych instruktorów czy wynajęcie lokali, czy absolutnie. To, co dzieciaki muszą jakoś jednak tam zapłacić, to są pieniądze przeznaczone na zakup materiałów. Tym bardziej, że później właściwie te prace można wziąć do domu i jest to z tego świetna pamiątka. Natomiast właściwie wszystkie pozostałe inne warsztaty są bezpłatne. Także te cyrkowe związane z godzinami dla rodziny. Czyli w pewien sposób też ta oferta będzie adresowana do osób takich dla najmłodszych Ostrołęczych, kilkuletnich. Chodzi mi cały czas o te zajęcia te teatralne, ale też i dla starszych osób, no bo ja rozumiem, że kilkuletnie dzieci nie będą mogły zajmować się ogniem i próbować. Tak, wiekowa rzeczywiście, że w tych warsztatach nie będą mogły brać wszystkie dzieciaki, czyli te najmłodsze, 5, 6 czy 7-letnie, nieco starsze. Natomiast młodsze dzieci będą mogły brać udział w innego rodzaju warsztatach. I zwieńczeniem będzie parada?
Czy też parada jakieś... będzie na początku, parada będzie miała bardziej wypromować te imprezy i zachęcić do wzięcia w niej udziału, a zwieńczeniem będzie najpierw ten spektakl w namiocie cyrkowym, a skończymy w poniedziałek właśnie warsztatami. I grą liczną. Tak. Panie dyrektorze, korzystając z okazji, jaki był miniony rok szkolny dla Was? Na pewno pracowity, no to po pierwsze. To też trzeba wytłumaczyć, bo być może nie wszyscy nasi widzowie zdają sobie sprawę, jak wygląda nasza praca. To nie jest tak, że instytucja kultury pracuje tylko wtedy, kiedy są jakieś duże, spektakularne wydarzenia, czy jakieś spektakle, czy wystawy na zewnątrz, czy koncerty. Wtedy pracujecie 24 godziny na dobę. Zdarza się tak, że pracujemy rzeczywiście od rana do rana i wtedy rzeczywiście nas najbardziej widać, ponieważ dzieje się koncert, gra muzyka, jest nagłośnienie, rozstawianie i tak dalej. To wtedy widać nas najbardziej. Natomiast tak naprawdę sens naszej pracy odbywa się każdego dnia w naszych budynkach, w naszych pracowniach. I na tym nam chyba nawet tak najbardziej zależy, czyli my jesteśmy do tego przede wszystkim przeznaczeni, do edukowania najmłodszego i nieco starszego pokolenia, jeżeli chodzi o sferę życia, jaką jest kultura. Także na tym to polega, że pracujemy rzeczywiście gdzieś od 16 do 22 każdego dnia w tygodniu. Zespołów przy Ostrołęckim Centrum Kultury działa około 20 w najróżniejszych gatunkach, prawda? Także jest naprawdę co robić. Natomiast jest jak gdyby uzupełniane wieloma różnymi imprezami. Te imprezy Państwo myślę, że doskonale znają, bo to z jednej strony są rzeczywiście te najbardziej znane imprezy, tak jak oczywiście OSPA, czy Inkubator, czy Finał OKR-u, czy Festiwal Filmowe Zwierciadła, czy Festiwal Teatrów Igła. No to są te jak gdyby najbardziej znane imprezy, ale gdzieś tam po drodze zdarzają się przecież mnóstwo tego. Jest różnego rodzaju konkursy fotograficzne, plastyczne, recytatorskie, teatralne i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę jest tego sporo. Pytanie jest takie, czy zawsze trafiamy z naszą ofertą do Ostrołęczan? Ja wiem, że nie. I wiem, że spotykamy się z krytyką raz zasłużoną, raz myślę, że zupełnie niezasłużoną, ale no, taka jest nasza rola i wszystko musimy jak gdyby przyjmować do siebie i wyciągać z tego wnioski. No, i zapewniam Państwa, że to robimy za każdym razem, po każdym przedsięwzięciu. Naprawdę zastanawiamy się, czy wszystko było tak, jak powinno być. I czasami dochodzimy do wniosku, że nie, że trzeba coś poprawić. Ale widać też na wystawach, bo zazwyczaj warsztaty kończą się albo spektaklami, albo wystawami, także widać ten dorobek, co młodzież, co dzieci przez rok szkolny wykonywała w pracowni. Rzeczywiście, najczęściej jest tak, że każde z naszych grupy mają jakieś tam zwieńczenie, prawda, pod koniec sezonu, więc grupy plastyczne mają swoje wystawy kończące, zespoły muzyczne, koncerty, taneczne także, teatralne, spektakle także. Rzeczywiście, widać co się dzieje, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tych imprezach, to widać, że rzeczywiście naprawdę poświęcamy troszkę czasu tym osobom, które do nas przychodzą po to, żeby pokazać im inny świat. Na publiczność też nie możecie narzekać. To też bywa różnie i tutaj naprawdę nie ma reguły. Jedne imprezy są takie rzeczywiście, że mamy nadkomplety, prawda, i że jest zainteresowanie ogromne. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że jest interesująca oferta i dobra promocja. Widz jak gdyby nie do końca akceptuje naszą propozycję i to też musimy się z tym pogodzić, jak gdyby wyciągnąć wniosek. No właśnie dlaczego? Z jakiego powodu tak się dzieje? Że także tutaj naprawdę niezbadane są ścieżki. Dlaczego tak się dzieje? Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem na placu BEMA był dziś Bogdan Piątkowski, dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.